Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl. Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do twojej dyspozycji. Do rąk samorządowców trafiły szczegółowe wyliczenia kwot, jakie z podatku PIT i CIT trafią do ich budżetów w 2025 roku. Wszystkie samorządy w dużym napięciu oczekiwały na tę informację, bowiem do zamknięcia projektów budżetów na przyszły rok zostało niewiele czasu, a zmiana zasad obliczania udziałów PIT i CIT oraz wysokość subwencji to zupełne nowości. To jest kwota 408 milionów złotych ponad. W relacji do tego, co wcześniej nam zapowiadano, to jest kwota gdzieś około 50-56 milionów więcej niż dochody z tych trzech źródeł bieżącego roku. Budżet Suwałk wciąż będzie uzupełniany dochodami własnymi, czyli kwotami, jakie wpłyną z tytułu podatków od nieruchomości, od środków transportowych oraz z opłat za odbiór odpadów. I tutaj do dobrej wiadomości włodarz Suwałk dołożył jednak łyżkę dziegciu. Nie ukrywam, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej będzie rozpatrywany projekt uchwały o wzroście stawek podatku od nieruchomości. Podatek od środków transportowych zostaje na dotychczasowym poziomie, czyli tutaj wzrostu nie będzie. Wzrasta, mam nadzieję, że wzrośnie opłata za odbiór zagospodarowania odpadów komunalnych. Za śmieci w najpowszechniejszej wersji po nowemu zapłacimy nie 41 zł od gospodarstwa domowego, a już 57 złotówek. Oczywiście o ile nową stawkę zatwierdzi Rada Miejska, ale tu na odrzucenie projektu szanse są raczej mierne. Ta zmiana spowoduje, że do miejskiej kasy na zagospodarowanie odpadów wpłynie niemal 22 563 tysiące złotych. Podatek od nieruchomości w nowej wysokości wyjmie z kieszeni Suwałczan łącznie o 2,2 miliona złotych więcej niż w roku bieżącym. W konstruowaniu przyszłorocznych finansów znaczenie mają również planowane wydatki. Czyli to wszystko, co pochodzi od naszych jednostek budżetowych, teraz analizujemy, bo oczywiście te potrzeby są wysokie i te wydatki zostały zaplanowane jak zwykle na takim poziomie maksymalnym. No i trwa głęboka analiza, żeby te wzrosty nie były szokujące, żeby ten budżet w jakiś sposób tą stronę wydatkową i dochodową połączyć. Spore kwoty miasto wydaje na obsługę zaciągniętych kredytów. To zadłużenie, które dysponujemy, generuje nam potrzebę opłacenia właśnie odsetek rzędu 17 milionów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku spadną stopy procentowe, a wobec tego obsługa tego długu będzie tańsza dla naszego miasta. Natomiast zachowujemy daleko idącą wstrzemięźliwość, co chodzi o dalsze zadłużanie miasta. Sytuacja miasta jednak do złych nie należy, bo według obliczeń resortu finansów miasto dotknie około 8-milionowa korekta z tytułu zamożności.